Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska. W południe zapraszam na informacje dnia. 12 marca prezydent Joe Biden przyjmie na wspólnym spotkaniu w Waszyngtonie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. O wizycie polskiego prezydenta i premiera oficjalnie poinformował Biały Dom. Przywódcy potwierdzają swoje niezachwiane poparcie dla obrony Ukrainy przed brutalną wojną prowadzoną przez Rosję. Spotkanie zbiega się także z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO i podkreśla wspólne żelazne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Polski na rzecz sojuszu, dzięki któremu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Czytamy w oświadczeniu, jakie zostało opublikowane wczoraj wieczorem. Do rozmów dojdzie 12 marca. Jednym z tematów ma być nadchodzący szczyt NATO w Waszyngtonie, a także współpraca amerykańsko-polska w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Polska w oparciu o amerykańskich partnerów chce budować w kraju elektrownie jądrowe. Na zaproszenie Białego Domu zareagował prezydent Andrzej Duda poprzez wpis w mediach społecznościowych. Wspólna wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach. Polska, wydając 4% PKB na obronność, jest wiarygodnym sojusznikiem i wzorem dla innych państw sojuszu. Z inicjatywy polskiego prezydenta agenda rozmów ma być rozbudowana między innymi o obecność wojsk USA w Polsce, współpracę wojskową i kwestie związane z dozbrajaniem armii, co odbywa się przy udziale amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Szczyt NATO w Waszyngtonie, na jaki w swoim oświadczeniu uwagę zwrócił Biały Dom, został zaplanowany na lipiec tego roku. Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu odpowiada na zarzuty, jakie stawia mu minister kultury. Bartłomiej Sienkiewicz mówi o wstrzymaniu środków na funkcjonowanie placówki i wprowadza w błąd, że muzeum jest projektem biznesowym, za jakim stoi jeden człowiek. Tymczasem placówka powstała, by upomnieć się o pamięć historyczną i polską tożsamość. Dwa miesiące po utworzeniu rządu z resortu kultury płyną słowa ministra o tym, że pluralizm służy kulturze i nikt nie będzie pozbawiony prawa do ubiegania się o środki publiczne. Będziemy starać się prowadzić tę politykę w taki sposób, aby nie wykluczać a priori żadnego środowiska z udziału w środkach publicznych. Tej deklaracji ministra Bartłomieja Sienkiewicza towarzyszy inna, sprzeczna, by odciąć od środków publicznych wybudowane w Toruniu Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Resort chce przyjrzeć się umowie z placówką i wprost szuka sposobu na odejście od jej treści. Padają hasła, że środki na kulturę są ograniczone, że nie prawo powinno być w centrum tej dyskusji, ale to, kto stworzył muzeum. Kościelni biznesmeni nie będą żerować na publicznych pieniądzach na kulturę. Znaczy, nie ma takiej możliwości. Z ust ministra kultury padło nazwisko założyciela i dyrektora Radia Maryja, ojca Tadeusza Rydzyka. Padło jako uzasadnienie dla decyzji o ucięciu finansowania. Padło wbrew deklaracjom o tym, że nie będzie wykluczenia. Padłoby świadomie wprowadzać w błąd, że to prywatne muzeum jednego człowieka, a nie muzeum nas wszystkich Polaków, dla których święty Jan Paweł II pozostaje drogowskazem. Jeżeli w demokracji miałoby być tak, że ktoś przychodzi do władzy, sprawuje władzę, buduje jakieś instytucje, przychodzi następny i wszystko wycina, prawda, bo mu się nie podoba, bo on ma inną opcję, no to jest po prostu niszczenie dobra publicznego. Były wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, który kierował pracami resortu, gdy zapadła decyzja o budowie Muzeum Pamięć i Tożsamość, mówi, że Bartłomiej Sienkiewicz nie reprezentuje sam siebie, ale reprezentuje państwo, a instytucja powstająca w Toruniu już otwarta. To propozycja, która zasługuje na wsparcie, bo przedstawia polską historię poprzez aksjologię największego Polaka w dziejach. Po to budujemy takie instytucje, żeby społeczeństwo było mądrzejsze, żeby było bardziej dojrzałe, żeby znajdowało sens życia. Czyli co? Rozbierzemy to muzeum, które zostało zbudowane. Dyrektor Muzeum Pamięć i Tożsamość, ojciec Jan Król, odrzuca zarzuty ministra kultury i przypomina, że muzeum nie jest przedsięwzięciem biznesowym, ani nawet kościelnym. Z samej swojej istoty muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku. Zatem nie ma tu żerowania na publicznych pieniądzach na kulturę przez biznesmenów kościelnych. Muzeum to upomnienie się o historię, o rolę, jaką odegrał w niej święty Jan Paweł II. Upomnienie się o narodowych bohaterów, o tożsamość polskiego narodu,
Dlatego w oświadczeniu dyrektora placówki czytamy o realizowaniu polskiej racji stanu. Jedynym celem powołania Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II było niewątpliwie stworzenie miejsca upowszechniania historii, nauki i kultury polskiej jako depozytariusza pamięci o ponad tysiącletniej historii chrześcijańskiej Polski. I sposób, w jaki to zrobiono, oparto o współpracę. Współpracę, która jest znana resortowi kultury także w przypadku innych instytucji, współtworzonych z podmiotami prywatnymi, samorządami i diecezjami. Dlatego, jak mówi profesor Piotr Gliński, minister jest odpowiedzialny za powstanie muzeum. Bo reprezentuje naród jako współwłaściciela tej instytucji. Tak jak wiele innych instytucji kultury jest współprowadzona z innym podmiotem. W tym wypadku z Fundacją Lex Veritatis. Muzeum Pamięci Tożsamość zostało oficjalnie otwarte w tym roku. Ukończenia wymaga jeszcze wystawa stała. A w rozmowie z naszą redakcją dyrektor Muzeum Pamięci Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu, ojciec Jan Król, wyjaśnia, że placówka, jaką kieruje, jest wpisana do rejestru instytucji kultury i powstała, by służyć Polakom, a nie Radio Maryja. Muzeum to pamięć i tożsamość imienia świętego Jana Pawła II jest, podkreślam to, państwową instytucją kultury. Jest wpisany przez pana ministra do rejestru instytucji kultury. Celem powstania tego muzeum było przedstawienie historii Polski, nie Radia Maryja, nie Kościoła, ale Polski. Polski chrześcijańskiej, Polski katolickiej, bo czy się to komuś podoba, czy nie, Polska powstała jako państwo chrześcijańskie w 966 roku. Od tego roku liczymy naszą polską państwowość. Tak samo pamiętajmy o tym, że korzenie Europy, której częścią istotną jest Polska, są chrześcijańskie. I Muzeum imienia świętego Jana Pawła II chce przedstawić i przedstawia historię Polski chrześcijańskiej, ale historię Polski widzianej oczami świętego Jana Pawła II. I do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Zwycięstwem Maryi i znakiem dla narodu polskiego nazwał przyznanie miejsca na multipleksie telewizji Trwam metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo, który w rocznicę tego wydarzenia modlił się z wiernymi na apelu jasnogórskim. Długie zmagania, ponad 120 marszów w całej Polsce i za granicą i ten największy, który ulicami Warszawy przeszedł 29 września 2012 roku. I wreszcie to, na co czekali odbiorcy toruńskich mediów. Decyzja, o której w 10. rocznicę jej wydania mówił na Jasnej Górze metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo, gdy błogosławił wiernych. Pragnę przypomnieć, że już w wolnej Polsce, po tak zwanych wolnych wyborach, trwało zmaganie o przyznanie telewizji trwa miejsca na multipleksie. I właśnie 10 lat temu, w nocy z 14 na 15 lutego, sprawowaliśmy Eucharystię razem z księdzem arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, dziękując Bogu za to zwycięstwo Maryi, kolejny jej znak dla narodu polskiego. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że było to wyrazem siły modlącej się wspólnoty. Dlatego uwierzmy w moc modlitwy, w intencji Kościoła i Ojczyzny. Od transmisji mszy świętej z kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze telewizja Trwam rozpoczęła nadawanie na multipleksie. Jej oferta to obok codziennej modlitwy, Eucharystii, apelu jasnogórskiego i różańca, także serwis informacyjny i programy podejmujące tematy społeczne, polityczne i historyczne. I zmieniamy temat. 20 lutego kolejny mocny akcent w trwających protestach rolników. Polski rząd rozmawia z Ukrainą o współpracy i wbrew alarmom, jakie podnoszą gospodarze, może zgodzić się na eksport pod warunkiem, że ustali z Kijowem, co i w jakiej ilości ma przekraczać granice. Kilka dni temu w geście protestu rolnicy wysypali z ciężarówek ukraińskie zboże. Polscy rolnicy są przyparci do muru. Wysypywanie zboża było formą sprzeciwu wobec braku reakcji rządu.
Sprzeciwu, że sami są zmuszeni kontrolować, co rzeczywiście wpływa do Polski z Ukrainy, bo jak uzasadniają, nie radzi sobie z tym państwo. Krochmal. Zmiotki. Po stronie ukraińskiej nie ma dziś zrozumienia dla postulatów i emocji, jakie towarzyszą rolnikom. Mer Lwowa Andrii Sadowy w ostrych słowach krytykował rolników. A teraz głos zabrał prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie zboże na asfalcie to nie tylko parę dramatycznych kadrów. To dowód na to, jak niebezpieczne mogą stawać się emocje. Bez względu na wszystko powinniśmy bronić dobrego sąsiedztwa i solidarności, które zmieniają historię całej Europy na lepsze. Ze stroną ukraińską w stałym kontakcie ma być polskie Ministerstwo Rolnictwa. Rolnicy chcą całkowitego zakazu na ukraińskie produkty. Minister Czesław Siekierski jest bardziej wstrzemięźliwy. Mówi o wznowieniu eksportu, prowadzonych rozmowach z Kijowem i określeniu do końca marca, co i w jakiej ilości mogłoby trafiać do Polski. Nadmierny napływ towarów spowoduje zachwianie niektórych rynków. Są pewne hamulce bezpieczeństwa, które chcemy wprowadzić, aby Ukraina mogła eksportować. Głównie chcemy, żeby Unia wsparła finansowanie transportu, eksportu ukraińskiego w te części świata, gdzie ta żywność jest potrzebna. Rolnicy nie wyobrażają sobie tego. Alarmują, że nawet teraz zboże z Ukrainy, pomimo embarga, trafia poza kontrolą na polski rynek. Mamy takie informacje, że rzepak wjeżdża pod nazwą granulat olejowy. Napływ ukraińskiego zboża pokrywa się z wprowadzeniem Zielonego Ładu, czego konsekwencją może być ograniczenie produkcji rolnej. Rolnicy 20 lutego znów planują szeroką akcję protestacyjną. I przenosimy się za granicę. Ukraina wycofuje wojska z Awdijiwki. Dowództwo podjęło decyzję o odwrocie w obliczu braku amunicji. Dostawy sprzętu na Ukrainę uzależnione są od tego, co zrobi Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Awdijiwka nie przypomina miasta, jakim była jeszcze 2 lata temu. Dzielnica Awdijiwki doszczętnie zniszczona przez rosyjskie bomby. Wszystko wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 tygodni. Generałowie oceniają, że sytuacja w mieście jest krytyczna. Żołnierze skarżą się na brak amunicji, szczególnie na brak pocisków artyleryjskich. Drogi do miasta zostały odcięte, ewakuacja jest utrudniona. Ukraina ponosi straty. Dowództwo podjęło decyzję o odwrocie. Istnieje ryzyko, że Awdijiwka znajdzie się pod rosyjską kontrolą. Siłom ukraińskim na miejscu brakuje amunicji artyleryjskiej. Rosja wysyła fale poborowych, aby atakować pozycje ukraińskie. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby ocenił, że to, co dzieje się w Awdijiwce, to koszt bierności kongresu. Izba Reprezentantów zwleka z zatwierdzeniem pakietu wsparcia dla Kijowa. Wcześniej zgodził się na nie Senat. Awdijiwka jest nazywana bramą do Doniecka. Zajęcie miasta Putin ogłosi jako swój sukces i wykorzysta w marcowych wyborach prezydenckich. Apel o przegłosowanie pakietu podniósł minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron, który przebywał wczoraj w Warszawie. Spotkał się z ministrem Radosławem Sikorskim. To, co zrobią Amerykanie, będą obserwować inni, każdy kraj na świecie, aby zobaczyć, czy my, kraje zachodnie, czy jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami. W Polsce David Cameron rozmawiał też z prezydentem Andrzejem Dudą. Ukraina i produkcja amunicji to tematy, jakie zdominowały spotkanie ministrów obrony państw NATO, jakie odbyło się w Brukseli. Zbiera się grupa sojuszników, których celem jest dostarczenie Ukrainie 1 miliona dronów. 20 sojuszników zgodziło się również utworzyć koalicję zajmującą się rozminowywaniem. All of this will help to save Ukrainian lives. Ministrowie obrony sojuszu w porozumieniu z Ukrainą uzgodnili też, że w okolicach Bydgoszczy powstanie Centrum Analiz i Badań nad Wojną. Umożliwi to Ukrainie dzielenie się wnioskami wyciągniętymi z wojny z Rosją. Prezydent Wołodymyr Zełenski udaje się dzisiaj do Berlina i Paryża. Z przywódcami Niemiec i Francji podpisze porozumienie o bezpieczeństwie, które ma dać Ukrainie długoterminowe wsparcie militarne i finansowe.
Minął rok od trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię. Dla Syrii, gdzie wciąż trwa wojna, było ono dodatkowym ciosem, przypomina papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kilkadziesiąt sekund, które na zawsze zmieniło ludzkie życie. Trzęsienie ziemi, jakie przed rokiem nawiedziło Syrię, pociągnęło za sobą tysiące ofiar. W środku zimy mieszkańcy Aleppo czy Lataki wybiegali na ulicę, by ratować życie. Porzucali wszystko, co mieli. Państwowość rozbita blisko 13-letnią wojną nie miała możliwości na podjęcie skutecznej akcji ratunkowej. Zwykli ludzie własnymi dłońmi wydrapywali potrzebujących spod gruzów. Polska była jednym z pierwszych krajów, które zaoferowało pomoc. Docierała ona na miejsce poprzez ręce papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Przekazaliśmy ponad 70 ton przeróżnych produktów, żywności, leków czy ubrań. To był pierwszy krok. Pomoc jechała dalej. Potrzebne były środki czystości, by ratować Syryjczyków przed chorobą. W kolejnych miesiącach Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizowała poszkodowanym dach nad głową. Sytuacja w Syrii pozostaje dramatyczna ze względu na trwającą tam już od 13 lat wojnę. Trzęsienie ziemi tylko pogorszyło sytuację. Ponad 90% ludności, to jest ogromna liczba, żyje poniżej granicy ubóstwa. To jest dramat, podczas którego oni mieszkają, gdzie się wychowują, gdzie żyją. Dlatego ta pomoc jest bardzo trudna i bardzo prosimy właśnie w ich imieniu o wsparcie, o modlitwę. Wraz z pomocą materialną Syryjczycy otrzymują nadzieję, że ktoś o nich pamięta, że nie zostali sami w obliczu trudności. I do tej pomocy również zachęcamy. W tym wydaniu to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę. Życzę dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.